Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetycznym Talk Show. Grzegorz, o czym dzisiaj? Program Mój Prąd, mamy świeże dane, program znacznie przyspiesza, mamy też na liczniku magazyny energii. W końcu. O czym jeszcze? Ustawa antywiatrakowa, liberalizacja nadchodzi. Powiem o tym, że mimo że zbliżamy się ku końcowi telenowoli z ustawą wiatrakową, to wcale tak szybko wiatraków nam nie przybędzie. No i też będziemy rozmawiać o cenach, wysokich cenach energii dla firm. Tak, to jest trochę zaskakujące, bo na giełdzie ceny spadają i to na rynku kontraktów terminowych, jak i na rynku spotowym, a w taryfach CET ciągle bardzo drogo. I co ciekawe, jeszcze gospodarstwa domowe wpadają w pułapkę wysokich cen energii elektrycznej. W niektórych miejscach pojawiają się mocne kontrowersje. I na koniec? I na koniec kontrole. Składaliście Państwo deklarację, czym opalacie domy. Spodziewajcie się kontrolerów i dla tych, co pokłamali, duże kary. Zapraszamy. Zaczynamy od danych statystycznych. Mój prąd 4.0. Tak. Co nowego w tym programie? Tak, Mój prąd, największa dotacja dla instalacji prosumenckiej, rozszerzona oczywiście o magazyn energii, o systemy zarządzania energią. Dzieje się dużo. Dostaliśmy dzisiaj świeże dane. Zebrała je Maria Niewitała, nasz wydawca naszego energetycznego talkshow. Poczytacie też Państwo więcej w portalu Globe Energia. No i mamy złożonych ponad 35 tysięcy wniosków od kwietnia, przy czym tu jest pierwsza już ciekawostka, że z tych 35 tysięcy wniosków ponad 9 tysięcy zostało złożone w ostatnim miesiącu, czyli tempo średnie przyspiesza, bo to jest dwukrotnie przyspieszone tempo. Dlaczego? 31 marca kończy się program Mój Prąd, ten obecny nabór. I co więcej, nie mamy tutaj jasnych, twardych deklaracji, że będzie ten program kontynuowany. Wcześniej pojawiały się deklaracje za każdym razem. Słuchajcie, będzie to dalej kontynuowane. W tym momencie nie mamy nawet takiego cienia deklaracji. I teraz pytanie, na co te pieniądze wydajemy? I tu się okazuje, że ponad 25 tysięcy wniosków to są wnioski na czystą instalację fotowoltaiczną, czyli 70%, co Państwo składacie na samą instalację fotowoltaiczną. Ale znowu analizujemy ostatni miesiąc i możecie Państwo, przypominam, więcej poczytać u nas. Przyspiesza tempo też składania czystych instalacji fotowoltaicznych, bo jeśli chodzi o ostatni miesiąc, to 85% wniosków to dotyczy czystych instalacji fotowoltaicznych. Czyli przyspieszają wnioski i zwiększa się udział czystej instalacji fotowoltaicznej. Natomiast ciekawa sprawa, bo w końcu to jest nowa branża, magazyny energii, to chyba nas wszystkich interesuje, co się dzieje, ponieważ tak jak pamiętamy, dotacje są bardzo porządne na magazyny energii, ale czy wystarczające dla konsumentów, dla przyszłych prosumentów? Mówisz tutaj teraz o tych chemicznych magazynach energii. Tak, w magazynach energii elektrycznej. I złożono wniosku, już dokładnie tu podam, bo jest ich tak niewiele, więc muszę dokładnie podać, 1184. Złożono od kwietnia do dziś. Niepotrzebnie użyłem słowa niewiele, bo miałem się ciebie, Bogdan, zapytać, czy czuję satysfakcję. 1184 magazyny energii. Nie, no to jest mało. To jest naprawdę mało, popatrząc, odnosząc to do takich liczb jak 1 200 000 prosumentów, którzy do tej pory posiadają instalacje fotowoltaiczne, ale także odnosząc to do liczb no właśnie samych wykonywanych nowych instalacji fotowoltaicznych. No bo tutaj też jak popatrzymy sobie na dane statystyczne, to widać, że Mój Prąd tych wszystkich instalacji nie obejmuje. To nie jest tak, że tu jest jakby jeden do jednego, że każda instalacja fotowoltaiczna no nie każdy złoży wiąże ten wniosek się z dotacją, tak? No bo to tempo przyrostu instalacji fotowoltaicznej mamy na poziomie no jakieś kilkunastu tysięcy miesięcznie, nawet po tych spadkach. Mówisz o mikroinstalacjach. Mówię o mikroinstalacjach fotowoltaicznych, tak? Więc zdecydowanie pewnie sporej części tutaj nie ma. No bo to są osoby, które wykonują instalację większą niż 10 kW, to są firmy, które są tym programem nieobjęte, tudzież osoby, które uważają, że z jakichś powodów no nie chcą z tej dotacji skorzystać, mają awersję do papierkologii i tak dalej. Ale co jest istotne, bo mówiłeś o tych wszystkich udziałach procentowych, ale jeżeli byśmy sobie spojrzeli na grudzień, kiedy było takie przyspieszenie, to na nieco ponad 9200 wniosków mamy tylko 368 wniosków na magazyny energii. To jak zestawić te dwie liczby, to jest gdzieś około 4%.
I to jest dość niskie tempo, choć można się cieszyć, bo jeszcze rok temu mieliśmy instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na poziomie gdzieś 1%. Czyli 400%. Paszek możesz przerobić. Tak, ale to nie jest rząd wielkości. Ale to nie jest rząd wielkości. Tu cię pocieszę, przynajmniej w jednej sprawie. Jeżeli popatrzymy się na te ponad 1100 magazynów energii, a 368 w grudniu, to znaczy, że to tempo też przyspiesza. Przynajmniej tyle. To znaczy, tak, że tempo przyspiesza, czyli magazyny energii składamy więcej wniosków procentowo od za ostatni miesiąc. Tak, ale właśnie, bo tutaj ja uważam, że to już nie jest kwestia wysokości dotacji, bo nam po podwyżkach, czyli tutaj mamy 16 tysięcy złotych na sam magazyn energii, tyle możemy dostać maksymalnie, więc to jest już całkiem duża kwota, która powinna ten rynek stymulować. Ja uważam, że głównym problemem to jest kwestia ciągle rozliczenia, tego, że prosument jest rozliczany w oparciu o średnie miesięczne ceny, a nie godzinowe, więc jakby on nie widzi tego dużego benefitu z tego magazynu energii. Co więcej, jeszcze mamy wszystkie te ustawy, które nam ograniczają cenę energii, więc mamy właśnie ten paradoks, gdzie jesteśmy w stanie energię sprzedać, wprowadzić do sieci drożej, niż ją później odkupić. No i w takiej sytuacji ten magazyn energii, jak ktoś sobie to w prosty sposób liczy i nie patrzy, że za rok ta sytuacja się zmieni i że w 2024 1 lipca wejdziemy w ceny godzinowe, no to faktycznie może mu wyjść, że ten magazyn energii jest średnio opłacalny. Grzegorz, i na koniec powiedzmy o budżecie, bo tutaj mamy chyba największe przyspieszenie. Tak. Na początku grudnia pisaliśmy w portalu Globenergia, że Narodowy Fundusz wydał 22% budżetu. No, ale co to się było bardzo mało. To było bardzo mało. Ale co się dzieje dzisiaj? No, minęło niewiele czasu i tego budżetu wydał 64% z 350 milionów. To jest bardzo dużo. To jest potężne przyspieszenie. I teraz pytanie, skąd to przyspieszenie się wzięło? I tutaj jest taka ważna informacja dla Państwa, że możecie się starać o 2000 zł dodatku, bo przypomnijmy, że... Do zwykłej instalacji. Tak, program wystartował w kwietniu i od grudnia mamy wyższe poziomy dofinansowania. Narodowy Fundusz wysyła informacje i warto śledzić informacje, które się otrzymuje o tym, że możecie dostać 2000 zł do instalacji, które złożyliście wnioski od kwietnia do na przykład listopada. I bardzo ważna rzecz, musicie wyrazić zgodę, czyli Państwo musicie wyrazić zgodę na to. I tutaj jest bardzo, bardzo ważna sprawa, która powtarza się już nie pierwszy raz, bo ja oczywiście się bardzo cieszę, że osoby, które złożyły wcześniej wnioski, mogą dostać to większe dofinansowanie. Sam bym się cieszył, gdybym składał i bym był rozczarowany, że wchodzi nowa edycja. Ale z drugiej strony, jeżeli coś kupuję w sklepie w kwietniu, jak telewizor, i ten telewizor w listopadzie robi się tańszy, no nikt mi, nie wiem, ze sklepu nie wyśle informacji, proszę podjechać, paragon panu poprawimy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że pytanie jest takie. Jaki, Bogdan, według ciebie jest cel programu Mój Prąd? Jaki powinien być cel? Jaki powinien być? No, według mnie tym celem powinno być jak spowodowanie, że tych instalacji będzie przybywać jak najwięcej. No właśnie. I teraz, jeżeli mieliśmy 22% budżetu, teraz mamy 64%, to dużo tego budżetu mogliśmy wydać również właśnie na te 2000 zł dopłaty. Tylko no pytanie, tak, na pewno. Czy nie powinniśmy z tych 2000 zł, przepraszam tych, co złożyli wnioski między kwietniem i listopadem. Też uniknę negatywnych komentarzy teraz. Nie uniknę, ale nawet one są przydatne. Ale te pieniądze powinniśmy wydać na nowe instalacje. No koniec promocji albo pojawiła się promocja. Sumarycznie, bo teraz tak, zawsze ktoś będzie poszkodowany. Teraz te osoby dostały większy poziom dotacji, ale ktoś w ogóle nie dostanie, pamiętajcie o tym Państwo, ktoś w ogóle nie dostanie żadnej dotacji na nowe instalacje. Tak, bo to jest właśnie pytanie zawsze przy takich zmianach, czy się cofać, a jak się cofać, to jak daleko się cofać? Ale pytanie... No bo równie dobrze moglibyśmy się cofnąć do prądu 1.0. No właśnie, dlaczego? Ale co ma ktoś powiedzieć właśnie o tym 1.0? I ważna sprawa, ale co mają te osoby powiedzieć, które montują i już nie zdążą, nie dostaną tej dotacji 0. Czyli tamci dostali podwyższoną, a nowi dostaną 0. I uważam, że to nie do końca chyba... Znaczy ja uważam, że tutaj jakby dla wszystkich to, czego mi w moim prądzie najbardziej brakuje, to jest taki długofalowy harmonogram.
czyli rozłożone na lata. Bo tak jak teraz na samym początku powiedziałeś, że program kończy się w marcu i nie wiemy, czy dalej będzie, czy nie będzie, na jakich zasadach. I to też taka informacja dla Państwa. Ci, którzy myślą w tym roku o instalacji fotowoltaicznej, dla bezpieczeństwa ja wolałbym ją wykonać do marca i złożyć ten wniosek i mieć pewne... Znowu ten niż... magiczny marzec, tak jak rok temu przy netmeteringu, to teraz kolejny magiczny marzec. Jest duże prawdopodobieństwo, że ten program będzie kontynuowany, choć jak na razie Narodowy Fundusz Milczy, bo też o to go pytaliśmy, pewnie tam decyzje nie zapadły. Ale właśnie chodzi mi o to, że powinna być nakreślona ścieżka. Ścieżka też wyjścia, że pokazujemy jakąś drogę, czyli na przykład na czystą instalację fotowoltaiczną te dotacje będą jeszcze w takim i takim okresie, one na przykład się będą zmniejszać, a później te dotacje będą szły głównie czy w całości na przykład tylko już na magazyny energii. Wtedy też jako potencjalny beneficjent możesz podjąć jakąś decyzję, tak? Wykonać tę instalację teraz, odłożyć ją, bo też ceny instalacji się zmieniają w czasie i tak dalej. Dokładnie tak, ale żeby być fair, muszę powiedzieć, że sam program Mój Prąd to jest bardzo dobry program. Tak, dlaczego? Dlaczego jest bardzo dobry według Ciebie? Bo faktycznie napędził rozwój fotowoltaiki w Polsce. A dlatego jest bardzo dobry, bo był bardzo prosty, bo jest bardzo prosty programem. Narodowy Fundusz skupiony jest obecnie na programie Czyste Powietrze. Tam są dużo większe dotacje przypominane dla Państwa i też zapraszam Państwa 31 stycznia podczas targów Budma. Prowadzę debatę o programie Czyste Powietrze, który zmieni branżę budowlaną. To chyba tyle, jeżeli chodzi o Mój Prąd, a my przejdźmy teraz do kolejnego tematu, bardzo gorącego politycznie tematu, czyli wiatraków. Teraz porozmawiamy o tym, czym żyje cała Polska, szczególnie Polska energetyczna, Polska odnawialna, czyli ustawa 10H, czy ona wreszcie zostanie zliberalizowana. Ale dobrze powiedziałeś na początku, żyje cała Polska, bo oglądając mainstreamowe media o tych wiatrakach, o turbinach wiatrowych mówi się naprawdę bardzo dużo. I jest to naprawdę gorący politycznie temat. Mnie tu jakby jedno cieszy, bo ja pamiętam jeszcze sobie debaty o energetyce odnawialnej kilka lat temu i one bardzo, bardzo rzadko te tematy przebijały się do mainstreamu. Teraz jednak polityka energetyczna każdego kraju to jednak w dużej mierze jest rozwój odnawialnych źródeł energii. To jest pewien pozytyw. No i tak, też trzeba przypomnieć, że jednak energetyka wiatrowa ma potencjał do skalowego przyrostu energii z wiatru, energii elektrycznej, przepraszam. I co się dzieje? Ustawa, czy ta poprawka jest procedowana. Wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Projekty, przepraszam, zostały odrzucone. Ale też mnie tak, obserwując media, Twittera, media społecznościowe, tak widzę przerzucanie się różnymi argumentami irracjonalnymi, nieracjonalnymi i też takie pojawiają się takie dość egzotyczne koalicje, bo tak jak Solidarna Polska może się spodziewać, że jest przeciwko 10H, Konfederacja, też głosy z Greenpeace'u, że jednak te wiatraki zatrzymują przelot ptaków. Po drugiej stronie mamy oskarżenia, że każdy wiatrak przy każdym domu będzie stał, czyli zaatakują ci infradźwięki i tak dalej, także będzie niebezpiecznie. Też się pojawiały projekty opozycji, żeby nie zmienić, nie rozmawiać o odległości, tylko o poziomie hałasu, ale generalnie wszystkie te wypowiedzi różnych partii politycznych i mediów to jest tylko hałas, no bo i tak pójdzie tylko jeden projekt. Projekt, który minister Moskwa zapowiada liberalizacji i tutaj też rzućmy okiem ci, co oglądają na Twittera, powiedziała pani minister Moskwa, zależy nam, żeby te lokalne społeczności wybierały lokalizację elektrowni wiatrowych. Zgodnie z nową ustawą wiatrakową będzie ona musiała być uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego i skonsultowana z mieszkańcami. Tak, ale ty tak bardzo negatywnie wybrzmiałeś. Że politycy, że się kłócą, że nie rozmawiają na argumenty, a ja jednak chciałbym trochę pozytywów tutaj zobaczyć. Bo jak czytam sobie wypowiedzi polityków, to powiem Ci szczerze, dawno nie pamiętam takiej ustawy, żeby jednak była tak szeroka koalicja. Opozycja głosami wielu polityków opozycji jednak chwali kierunek. Ma pewne szczegóły, ma inną wizję na pewne szczegóły, ale jednak mówi, że kierunek jest dobry. Co więcej,
politycy koalicji rządzącej mówią, że niektóre poprawki opozycji są warte rozważenia. To powiem ci, że jak na polską scenę polityczną, to jest naprawdę taki język, jakim według mnie powinno się o ustawie rozmawiać, czyli nie odrzucać od razu wszystkiego, bo tylko jest to głos z drugiej strony. I ty sądzisz, że oni się martwią wszyscy o energetykę? Nie, ale... Czy się martwią o pieniądze, o KPO? No... Wiesz, Grzesiek, tutaj nie będę wnikał w to, jakie są kulisy. Niemniej jednak polscy politycy pokazali, że się o wszystko potrafią pokusić. A tu jest jednak dość duża różnica. Co jest jednak niepokojące i to ma miejsce, to jest jednak propaganda. Bo oczywiście prawdą jest to, że turbiny wiatrowe mają negatywne oddziaływanie na środowisko, czy potencjalnie negatywne oddziaływanie na środowisko, chociażby dlatego trzeba robić raport oddziaływania na środowisko, ale jakbyśmy sobie nie popatrzyli na jakąkolwiek inwestycję infrastrukturalną, drogi, autostrady, lotniska, kolej, przyłącza energetyki, tam wszędzie jest oddziaływanie negatywne. Dokładnie. No, powiem ci szczerze, czy miałbyś do wyboru mieszkać 500 metrów od turbiny wiatrowej, czy 500 metrów od autostrady, to co byś wybrał? No ja bym w ciemno brał turbiny wiatrowe. Niestety mieszkałem kiedyś blisko autostrady, ale więcej niż 500 metrów, kilka kilometrów i bardzo głośno. Ale jakby wprowadzić taką ustawę odległościową dla autostrad, by się okazało, że nie będziemy mieć żadnej autostrady drogi szybkiego ruchu. No, a jest głośniejsza zdecydowanie od turbin wiatrowych. Ale... Albo pytanie słupy wysokiego napięcia. Tak. Linie tak. Wysokiego napięcia. No. Jaka to jest dominanta krajobrazowa dopiero. I tutaj właśnie mamy taką sytuację, że to trzeba wyważyć. I ja akurat uważam, że te 500 metrów jako minimum to jest zdrowy rozsądek. Tutaj też warto powiedzieć o pewnych istotnych założeniach tej ustawy, bo ja mam wrażenie, jak słucham niektórych polityków, że jak zostanie ta ustawa przegłosowana, to w każdej gminie stanie olbrzymia farma wiatrowa na drugi dzień, rozpocznie się budowa i wszędzie te wiatraki w Polsce będą. I to już jest daleko idące nieporozumienie, bo po pierwsze, turbiny wiatrowe będą stawiane tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki wieczności, więc to nie dotyczy całego kraju. Przypomnę, że po 2-3-letnich badaniach dopiero. Tak. I druga rzecz jest taka, i to jest akurat w mojej ocenie dobra zmiana i dobry kierunek ogólnie dla energetyki także odnawialnej, że te farmy będą mogły być budowane tylko i wyłącznie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Bo to też uważam... Ład przestrzenny powraca. Dokładnie. Bo to też uważam, że to jest pewna patologia, że wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne robi się w oparciu o WZ-ki, czyli warunki zabudowy. Gdzie faktycznie wiele... Powiedzmy, że to jest taka procedura ad hoc, nazwijmy to. I faktycznie, i to nawet było w raporcie NIK-u, że przy pierwszej fazie rozwoju energetyki wiatrowej tam były nieprawidłowości. I faktycznie to powinno być już wtedy właśnie uregulowane nie tą zasadą 10H, tylko zasadą ładu planistycznego, że daje się gminom możliwości lokalizowania, tam gdzie gmina uzna, czy też społeczność lokalna, która zawsze konsultuje takie miejscowe plany, dopuszcza jakiś kierunek rozwoju. Co więcej, projekt zakłada, że tutaj obowiązkowo przy tworzeniu takich planów będzie musiała być strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, która będzie musiała być robiona obligatoryjnie. Gmina nie będzie mogła z tego zrezygnować, gdzie między innymi będzie się badać wpływ hałasu. Więc to nie jest tak, że nawet jakiś włodarz gminy sobie wymyśli, że tutaj będą wiatraki i one za tydzień staną. Nie, bo to jest cała procedura. Przecież takie miejscowe plany tworzy się de facto latami. Ale jednak pokazałeś tutaj tak wielkie schody i bardzo dobrze, tu się zgadzam, ale pokazałeś tak wielkie schody, że nie możemy liczyć na jakiś gwałtowny rozwój energetyki wiatrowej. Bo oprócz tych wymogów, oprócz wymogów nawet samej fizyki, czyli miejsca, gdzie możemy w ogóle uzyskać tą energię, to jeszcze dochodzą przyłącza energetyczne, które nam już zaczyna brakować. Także czarno widzę rozwój energetyki wiatrowej. Ale co widzę bardzo pozytywne z mojej strony, że pojawi się szansa na tą energetykę obywatelską. Tak. Czyli, że będziemy mogli wykupić udziały w tych farmach wiatrowych. Ten pomysł mi się bardzo podoba. Bardzo mi się w ogóle podoba, żebyśmy jako społeczeństwo bralibyśmy udział w infrastrukturze. Czyli tak samo energetycznej. Że my możemy, mieszkamy tutaj, możemy kupić kawałek elektrowni dla siebie. To jest super. Tak, tak. To jest bardzo... Dlatego uważam, że po pierwsze tutaj nie będzie żadnej rewolucji. Najwcześniej pewnie zobaczymy te turbiny wiatrowe, nawet jakby nastąpiła liberalizacja za 5-7 lat.
Każdy na terenie gminy, gdzie będzie pomysł stworzenia takiej farmy, będzie plan uchwalany, zawsze może wnieść protest. Jeżeli faktycznie wartość jego nieruchomości spadnie, będzie miał prawo do odszkodowania. Więc to nie jest tak, że za chwilę te wiatraki zostaną zbudowane wszędzie i wszyscy będziemy mieć z tym problemy. A teraz kolejny temat, o którym porozmawiamy, to wysokie ceny energii dla firm. I to, co rozmawialiśmy wcześniej, że niektóre kraje, jak Niemcy, stawiają na wsparcie przedsiębiorczości, która daje wypłaty dla mieszkańców, dla gospodarstw domowych. W Polsce postawiliśmy na bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw domowych przez zamrożenie cen energii. Firmy zostały same sobie i tak jak popatrzyliśmy się na popularne generatory czy zestawienia cen energii elektrycznej dla firm, one są kosmiczne, bo za megawattogodzinę widzimy pomiędzy 2200 zł aż do 3200 zł straszne kwoty. Tak, tak. I to jest jakby kosmos, bo to nawet przypomnę, że... W E.ONie na przykład 3145 widzę. No, w pozostałych dużych koncernach energetycznych to jest ponad 2000. Czyli Energa, Tauron. I tu należałoby się zastanowić, skąd ta wysoka cena jest. W mojej ocenie to jest cena strachu. Cena strachu o to, co na tym rynku energii się stanie, bo jeżeli popatrzylibyśmy sobie, akurat tego Państwo nie widzicie już, zestawienia, popatrzylibyśmy sobie na mniejszych sprzedawców energii, to oni w ogóle nie mają twardego cennika, tylko w większości chcą robić rozliczenia w oparciu o giełdę. Tak, tak, tak. Nie podają już kwoty w taryfikatorze. Spółki obrotu boją się kontraktów terminowych na energię elektryczną po zafiksowanej cenie. I teraz, jeżeli byśmy jednak to odnieśli to od giełdy, o której mówiliśmy, że została rozmontowana, no to na rynku kontraktów terminowych jesteśmy grubo poniżej 1000. I to na kontrakcie BASE 24 i to na kontraktach krótszych. Na rynku dnia następnego też w większości dni jesteśmy poniżej 1000 zł za megawattogodzinę. Więc tak prosto na to patrząc, nie ma uzasadnienia, żeby oferować prąd powyżej 2000 zł za megawattogodzinę. Szczególnie, że mamy taryfy zatwierdzone dla gospodarstw domowych, które prezydentura jednak bada koszty zakupu tej energii elektrycznej na rynku. No i one są wyższe niż ceny regulowane, ale to jest trochę powyżej 1000 zł za megawattogodzinę, a nie ponad 2000 zł za megawattogodzinę. Ale koncern energetyczny odpowiedź, że no tak, ale wiesz, my działamy przez długi okresie czasu i też w jakiś sposób patrzymy się na trendy i też pamiętamy, jakie były ceny energii, więc musimy w jakiś Dlatego, sposób to tak zafiksować. Jak powiedziałem, to jest cena strachu. To jest cena strachu przed tym, że ten trend spadkowy na giełdzie, on się po prostu odwróci i te ceny będą wyższe. Choć jednak jest, Grzegorz, jakaś taka tendencja, bo jak te ceny na giełdzie rosły, to taryfy bardzo szybko były podnoszone, a jak ceny zaczęły spadać, to one już tak szybko nie są obniżane. To jest chyba taka tendencja rynkowa ogólna. Dokładnie. I ciekawostka jeszcze jest jedna, może nie dotyczy taryf dla firm, ale dotyczy problemów, co wspominałem na samym początku, problemów dla gospodarstw domowych. I co się okazuje, że problemy ma E.ON z tego względu, że dla gospodarstw domowych wytoczył potężne kwoty za energię elektryczną. W jaki sposób? Otóż tam, gdzie prowadzi na przykład działalność gospodarczą, ma zarejestrowaną w tym mieszkaniu, no to stwierdził, że okej, nie obejmuje cię ustawa o zamrożeniu cen energii. I tutaj widzieliśmy też tweet pani minister Anny Moskwy, która zwróciła się do E.ONu o poprawne stosowanie przepisu ustawy, która chroni odbiorców prądu w gospodarstwach domowych. Za niezastosowanie zamrożonych cen prezes URE może nałożyć karę do 5% obrotów firmy, przychodów, przepraszam, firmy, pisze, oznaczając E.ON Polska, minister Anna Moskwa. To jest bardzo dużo i to są bardzo wysokie kary, ale... Wiesz co, ja mam takie podejrzenie, że to nie tylko E.ON tutaj dość tak wybiórczo tą ustawę traktuje. Ja powiem o takim przypadku, z którym mam do czynienia, a mianowicie na taryfach C są wszyscy, którzy budują dom jednorodzinny. No tak, bo to jest tak zwany ten prąd budowlany. Prąd budowlany, tak, tak. Umownie jest to prąd budowlany i on jest
kosmicznie drogi teraz. Kosmicznie drogi, no bo pokazali tak mi te taryfy. Bo to jest taryfa dla firm. Ale tutaj przypomnę, że jak wchodziła ustawa gazowa, pamiętasz, ta ustawa gazowa o zamrożeniu cen gazu, ona była bardzo ciekawa, bo ona na przykład magazyny energii wtedy wprowadziła, ale ona też wprowadziła poprawkę do ustawy właśnie o ochronie osób fizycznych właśnie przed tymi wysokimi cenami energii elektrycznej i ona rozszerzyła definicję odbiorcy uprawnionego. Rozszerzyła tą definicję odbiorcy uprawnionego, czyli tego właśnie, który może w tym limicie mieć tą cenę z poprzedniego roku i ten limit niecałe 70 groszy za kilowatogodzinę, o osoby fizyczne, które budują budynek jednorodzinny dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To jakby literalnie zostało wprowadzone, bo tam była taka luka prawna, że właśnie to nawet się prawnicy zastanawiali, że jest pewna niesprawiedliwość, że deweloper, będąc przedsiębiorcą, ma tą cenę też nieco wyższą, ale zamrożoną, a osoba fizyczna to takiej pustce trochę zostawała. Tak, dopóki tego domu nie oddasz. Dokładnie. I to zostało doprecyzowane, ale też mam wiele informacji, że co do tych osób właśnie spółki energetyczne też nie chcą tych cen tak... Nie chcą chętnie tego taryfy C się pozbyć? To właśnie nawet ustawa nie mówi o tym, o taryfowaniu. Ona mówi o stawce. Więc w mojej ocenie tutaj nawet nie ma konieczności zmiany taryfy, zmiany ustawy, bo to jest trochę tak, że jak masz Grzegorz płacę minimalną, tak? Możesz mieć w umowie stawkę niższą niż płacą i tak minimalną wyrównać. I tak musisz to wyrównać. Okej, ale tak do brzegu. Buduję dom, mam prąd budowlany, czyli taryfę C jak dla firm, jest bardzo drogo. Tak. I potem chcę zmienić tą... Nie, w mojej ocenie, tak jak literalnie się czytam, a odsyłam do ustawy, link damy w opisie, tam jednoznacznie przysługuje nam ta stawka preferencyjna. Od samego początku budowy? Tak, jest ustawa. A może energetyka powie, okej, Bogdan, no ale nie wiem, twoje firmy budowlane budują, jakaś tam betoniarka, nie wiem, coś tam pracuje na tym prądzie i dlatego. W mojej ocenie ten przepis jest jednoznaczny. Jeżeli jesteś inwestorem, jesteś osobą fizyczną, nie jesteś deweloperem, bo jest to tam jasno opisane i budujesz na zaspokojenie potrzeb, własnych potrzeb mieszkaniowych, masz prawo do takich stawek, które są określone w ustawie. I ten temat będziemy drążyć. A może jeżeli Państwo macie inną opinię, zachęcamy do podzielenia się nimi w komentarzu. Ale ja też przypominam, że w Globe Energii pojawiają się teksty współpracy z prawnikiem energetycznym. Mamy cykl artykułów Prawo i Energia, także też Państwa zapraszamy do zadawania pytań. Szukamy tematów Prawo i Energetyka i uważam, że temat prądu budowlanego musi się pojawić na łamach Globe Energii. Temat, który może nie łączy się tak bezpośrednio z OZE, ale ma wpływ na OZE, czyli węgiel, no bo w końcu mamy naczynia połączone. Zacząłeś, nie łączy się tak wprost z OZE, to faktycznie. Tak, chociaż... Słuchajcie, i w tym momencie niestety zabrakło energii elektrycznej, co złośliwi powiedzą, że za dużo tego OZE i mamy blackout. Tak, zaczęliśmy rozmawiać o węglu i w tym momencie energia elektryczna zanikła. To jest... mam nadzieję, że to nie jest powiązane z artykułem, którym czytałem tuż przed nagraniem, czyli kolejnej awarii w Jaworznie, więc mam nadzieję, że Państwo energię elektryczną macie. Słuchajcie, w każdym razie spadły ceny węgla bardzo mocno. Tak. Tak, przekłada się to też na cenę energii elektrycznej. Tutaj przypomnę, że mamy cały czas rozporządzenie, które reguluje nam maksymalne ceny na rynku bilansującym i to się przekłada później na kolejne rynki. Też wspominałem na początku programu, że będą kontrole z deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i możecie spodziewać się takiej kontroli. Teraz dużo mówimy o kontrolach abonamentów telewizyjnych, a przypominam, że tamtych kontrolerów nie musicie wpuścić. Tak, ale kary mogą być wyższe. Ale tutaj kary mogą być bardzo wysokie, także naprawdę zastanówcie się, czy dobrze złożyliście tę deklarację. A my, ponieważ nie mamy energii elektrycznej, czekamy. A dlaczego nie mamy? Bo mamy za mało OZE w Polsce. A my zapraszamy Państwa na strefę miasta OZE. I teraz słuchajcie, prosiliście w komentarzach, musicie mówić więcej o porównaniu pomp ciepła do klimatyzatorów. I taki element do forum pomp ciepła, które prowadzę pierwszego dnia 8 marca w Kielcach włączyliśmy, będzie cała prezentacja, będzie panel dyskusyjny i też będzie się dużo działo przy forum Solar Plus
i forum fotowoltaicznym i magazynowania energii 9 marca, który poprowadzisz ty. Serdecznie zapraszam.